prezydent, panie i panowie radni, drodzy goście. Na początku chciałbym tylko stwierdzić, że nigdy nie przypuszczałem, że to, co za chwilę powiem na posiedzeniu Rady Miasta w kwestiach elementarnych, które dotyczą rzeczy, które są w naszych sercach i w naszej historii, ale myślę, że kilka rzeczy w sposób twardy trzeba powiedzieć i wziąć za to odpowiedzialność. Tym bardziej, że panie i panowie radni większością odrzucili projekt uchwały zgłoszony przez pana przewodniczącego, który nawiązuje do rzeczy zupełnie również podstawowych, związanych z pewną szczególną troską o jedno z ważnych miejsc pamięci narodowej, które jest w Piekarach znane, które jest szanowane. W tej sprawie wypowiedział się Instytut Pamięci Narodowej, w tej sprawie wypowiedział się wojewoda śląski, w tej sprawie wypowiedziało się 3000 mieszkańców naszego miasta, którzy nie życzą po prostu sobie tego rodzaju imprez. Jestem jednym z organizatorów tego społecznego protestu. Jestem z tego dumny. I dziś, gdy patrzę na ten realny spór o wartości, to nie tylko widzę kwestie te, które są argumentacją religijną zawartą w wystąpieniu duchowieństwa, które jest wystąpieniem bezprecedensowym w historii Piekar Śląskich, bo nigdy takiego wcześniej wystąpienia nie było, ale widzę coś znacznie więcej, a widzę przede wszystkim taką bezkrytyczną próbę budowania wspólnoty zła w tym śląskim miejscu, tutaj dla nas chyba ważnym i do którego mamy również osobisty stosunek. Jesteśmy członkami tej wspólnoty samorządowej w Piekarach Śląskich, która jest duchową stolicą Górnego Śląska. To jest poważne zagrożenie w takim wymiarze niszczenia kultury miłości do bliźniego, niszczenia miłości i sprawiedliwości społecznej, niszczenia patronki miasta, którą ta sama Rada jednogłośnie kilka lat temu wołała za coś, co ma symbolizować również wizerunek naszego miasta na zewnątrz. I na takie po prostu działania nie może być zgody. Nie ma na to zgody nie tylko wśród głęboko wierzących mieszkańców naszego miasta, piekarzan i piekarzanek, którzy się skupili wokół tego społecznego komitetu poparcia i wśród nich było również bardzo wielu młodych, ale i dla każdego, który pochodzi z tej ziemi, jest wychowany w duchu przede wszystkim cywilizacji łacińskiej. W Piekarach, co powtórzę, w świętym miejscu istnieje przecież taka wielopokoleniowa wspólnota oparta na silnej tradycji, okazywaniu sobie szacunku dla heroicznych działań powstańców śląskich. Nie ma drugiego takiego miejsca na Górnym Śląsku i w Polsce, który by w tak, bym powiedział, symboliczny sposób upamiętniał historię również Górnego Śląska. To są również moje korzenie, dlatego że ja jestem przedstawicielem tych piekarzan, którzy tutaj, tak jak moi rodzice, jak moi dziadkowie, jak moi pradziadkowie się wychowywali tutaj w Piekarach Śląskich, w Chorzowie, w okolicy. I powtarzam, nie wolno niszczyć tego duchowego dorobku setek tysięcy mieszkańców Piekar przez te kilka pokoleń, bo to jest po prostu barbarzyństwo. Bo jak inaczej niż barbarzyństwem można nazwać działania, gdy w imię jakiejś gry czy jakichś doraźnych interesów wprowadza się do wspólnoty samorządowej po prostu zło. Jak inaczej nazwać niż niegodziwością skazanie mieszkańców Piekar, a zwłaszcza najważniejszego podatnego na modelowanie młodego pokolenia, na jakieś odmęty absurdu satanistycznych modów. Jak inaczej niż wypaczeniem można nazwać promocję socjopatycznych treści angażujących do stosowania przemocy, a nie miłości, tolerancji, szacunku dla godności osobistej, szacunku dla kobiet. Jak inaczej niż sprzeniewierzeniem można nazwać ubiegłoroczne kilkudziesięciotysięczne wydatki z majątku miejskiego, z kasy po prostu miejskiej na ekspozycję twórczości, która ma w samym założeniu upodlenie i profanację drugiego człowieka. No przecież to jest sprzeniewierzenie publicznych pieniędzy wprost przez Miejski Dom Kultury. Jest tam pan dyrektor, ja pan tutaj wprost mogę powiedzieć, bo jestem poruszony w ogóle, tak jak powiedziałem na początku, bo nigdy takiego wystąpienia nie planowałem. W naszej kulturze przecież jest rzeczą powszechnie znaną i nie ma na to przyzwolenia na tolerowanie zła. Dlatego nie można tolerować zła, nawet jeśli jest to ubierane w jakąś sukienkę tak zwanej inicjatywy, co przy okazji jest przecież jawnym nadużyciem, bo tutaj posługuje się tą inicjatywą, że to jest młodzież i tak dalej. Ja znam bardzo wielu młodych, którzy mają zupełnie inne zdanie. Jak świat światem, to znaczy zawsze młodzi ludzie są osobami, które poszukują, które przechodzą różne fazy buntu.
zaprzeczenia różnym, zaprzeczenia wartościom. I z tym się trzeba pogodzić, bo taka jest po prostu natura. Ale trzeba pamiętać, że to na całej wspólnocie samorządowej, na naszym mieście, w szczególności na władzy samorządowej, leży odpowiedzialność za zapewnienie tym młodym ludziom możliwości powrotu do normalnego, przewidywalnego świata dorosłych. A jeżeli taka wspólnota tego nie zapewnia, to skazuje swoich członków po prostu na degenerację, na wykluczenie społeczne i osobiste. Bowiem ci z młodych, którzy pozostaną w tych takich antyludzkich czeluściach i mają takie domniemane przyzwolenie na swoje działania, no przecież będą je krzewić i będą funkcjonować na marginesie życia społecznego. Chciałbym zacytować jeden z tych fragmentów, który tutaj chyba Państwu zostały przed chwilą rozdane. Przepraszam za drastyczność. No, takie teksty mają być śpiewane w pikarach. Black metal jest grą, w którą gram, bo nikt nie pokazał mi właściwych zwyczajów. Cytuję dalej. Jestem krwawym antychrystem, wierzącym tylko w zło. Pluję na kościół, przyjmuję zło. Cytuję dalej. Rytuał śmierci, powrót do piekła. Jestem dzieckiem szatana, atakującym cię czarami. To są wartości czy antywartości? I to jest jedna z wielu deklaratywnych treści, które mają swoje źródło w pieśniach zespołów, które występowały w ubiegłym roku i które mają zaplanowany ten koncert w roku bieżącym. Tak się składa, że nastąpiło przy okazji sprzątania po ubiegłorocznym występie, również czyszczenie internetu, dlatego że praktycznie cała zawartość dostępna została wyczyszczona i po prostu tych występów, które były zarejestrowane, po prostu nie ma dzisiaj w internecie, ale są ślady, po prostu, bo w internecie nic nie ginie. I mam prośbę taką osobistą, jako również osoba publiczna, jako piekarzanin, że jakkolwiek działania w mieście w temacie współorganizowania tej mrocznej imprezy są bardzo niejednoznaczne i przypominają taką znaną ludziom alegoryczną postać diabła, który zawsze zasadniczo twierdzi, że nie istnieje, no to my musimy być bardziej odpowiedzialni. I nadeszła pora, aby odpowiedzieć sobie na takie pytania, czy tego właśnie chcemy. Czy to jest muzyka, jaką mają się otaczać nasze córki? Czy to jest treść, którą mają kultywować nasi synowie? Pomyślcie o przyszłości waszych dzieci, o przyszłości waszych wnuków. Pomyślcie, w jakiej przyszłości będzie nam wszystkim niedalekiej może, albo dalszej żyć. I na koniec. Powiedziałem to już na początku. W tej sprawie najbardziej przykre jest to, że o rzeczach elementarnych przypomina Instytut Pamięci Narodowej o tym, iż na sam wniosek miasta na liście miejsc pamięci narodowej Kopiec Wyzwolenia wraz z terenem przyległym został wpisany właśnie na taką listę pamięci. Jest objęty ochroną. Musi o tym przypominać wojewoda, który chyba najbardziej trafnie ze wszystkich nazwał ten głos przecież bezprecedensowy duchowieństwa w piekarach głosem rozsądku. Ja twierdzę, że właśnie głos tego, co było kilka tygodni temu, głos duchowieństwa dekanatu piekarskiego i głos kilku tysięcy tych zwykłych ludzi, naszych obywateli, naszych mieszkańców, którzy sprzeciwiają się kultywowaniu zła, jest rzeczywistym głosem rozsądku. Państwo mają też, panie i panowie radni, taką ramkę chyba na każdej z tych stron, która po prostu definiuje te treści, które są załączone jako ten materiał poglądowy. Że ten materiał zawiera drastyczne treści, zawierające słowa wulgarne i obsceniczne, powszechnie uznawane za nieprzyzwoite, a wszelkie prawa autorskie do tekstów posiadają ich autorzy i wykonawcy i oni są bezpośrednio za to odpowiedzialni. A ten materiał powstał po to, żeby zobrazować właśnie te zjawiska antyludzkich postaw i treści prezentowanych w utworach tych wykonawców. Jest ona przeznaczona do limitowanego kręgu tych odbiorców. Pan radny Grzegorz Zorychta tutaj zastrzega prawo do zakazu powielania, rozpowszechniania i propagowania niniejszej publikacji poza krąg osób do niego uprawnionych, działających w sprawie przeciwko organizowaniu koncertów z muzyką o treściach satanistyczną pod sankcją działań prawnych. Ja mogę potwierdzić, że na liście tej, poza tutaj panią prezydent, jako włodarzem naszego miasta,
paniami, panami radnymi. Ten materiał jedynie dostanie do wiadomości komendant miejski policji w Piekarach Śląskich i właściwy prokurator dla oceny prawnej. A ja Państwu pozostawiam po prostu decyzję co do tego, w jaki sposób odnieść się do takiej kwestii jak coś, co powinno łączyć ludzi o różnych poglądach, nie tylko społecznych, politycznych, o różnych przekonaniach, o różnym światopoglądzie, ale takich, dla których ważna jest nie tylko historia, ale przyszłość. Dziękuję bardzo.